Dzień dobry panom. Oddaję głos Robertowi Mazurkowi. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Pozdrawiam ciebie, Bogdanie, i naszych słuchaczy, i naszego gościa z Głuchołaz, Kamil Bortniczuk, członek władz Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Głuchołaz. No to może zacznijmy od polityki, a nie od Głuchołaz jednak. To jest dobry pomysł, żeby Jarosław Kaczyński został wicepremierem? Myślę, że dobry. Co do zasady wiemy, że partie koalicyjne, jeżeli wchodzą do rządu, to tylko od decyzji ich liderów. De facto zależy to, czy liderzy wchodzą do rządu też, czy nie. To, że Jarosława Kaczyńskiego w rządzie nie było przez 5 lat, było wypadkową tylko jego i wyłącznie decyzji. No tak, tylko że zmienił tę decyzję, to bardzo dobrze, myślę, że dla stabilności wewnątrz rządu byłoby. Ale może w takim razie powinien jednak zostać premierem, skoro już chce być w rządzie, to jako lider obozu Zjednoczonej Prawicy, jak to nazywacie, powinien być premierem. Bo jaka to będzie sytuacja? Na posiedzeniu rządu będzie podlegał premierowi Morawieckiemu, a jak wyjdą z gabinetu i będzie jako szef partii, będzie mu wydawał polecenia jako wiceszefowi partii, tak? No dzisiaj jest, można powiedzieć, szeregowym posłem, a i tak wszyscy wiedzą, że większość ważnych decyzji zapada właśnie w zapleczu parlamentarnym rządu, czyli w szefostwie głównej partii, czyli Prawie i Sprawiedliwości. Nic z tym dziwnego nie ma. Natomiast dlaczego Jarosław Kaczyński ma być wicepremierem, a nie premierem? Ja tego nie wiem, ale zapewne wynika to z jego decyzji. Być może chodzi już o kwestię kondycji, stanu zdrowia. Premierostwo to jednak jest kawał ciężkiej fizycznej roboty. Moim zdaniem powinien objąć rolnictwo. Resort się właśnie opróżnia, bo minister Ardanowski jest już na wylocie. A Jarosław Kaczyński, a tego akurat jestem pewien, poradziłby sobie z wściekłymi dzikami. Proszę sądować tę ewentualność. Może ktoś uwzględni pana redaktora. Jarosław Kaczyński będzie ministrem, a ja wiceministrem rolnictwa. Tak to planuję. Czy toczą się jakieś rozmowy z Jarosławem Gowinem? Z tego co wiem, szefowie partii koalicyjnych są w kontakcie na bieżąco. Oczywiście w tych wczorajszych rozmowach, tak powiem, najbardziej gorących liderów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski Jarosław Gowin nie uczestniczył, ale i z jednym i z drugim liderem jest w stałym kontakcie. No dobrze, a czy to już jest pewne, że Jarosław Gowin wraca do rządu i będzie tam ministrem oraz wicepremierem? Czy to jest analogiczna sytuacja i odpowiedź analogiczna do pytania o rolę w rządzie Jarosława Kaczyńskiego? Jeżeli Porozumienie znajdzie się w rządzie, to tylko i wyłącznie od decyzji szefa Porozumienia, czyli Jarosława Gowina, zależy to, czy on też w rządzie się znajdzie. Z tego co wiem, Jarosław Gowin podjął decyzję o powrocie do rządu. W takim razie jaki resort miałby objąć Jarosław Gowin? Nie będziemy informować, bo ja też nie jestem upoważniony do tego. Negocjacje są dzisiaj zawieszone, takie konkretne negocjacje w umowie koalicyjnej. Nie. Dopóki one nie zostaną zakończone i nie zostanie ich efekt zaprezentowany przez liderów partii koalicyjnej, zapewne przy udziale również premiera Mateusza Morawieckiego, no to ja nie jestem upoważniony do tego, żeby kogokolwiek o przebiegu tych negocjacji informować, ale w informacjach, które państwo posiadacie, jest sporo prawdy. Czyli chodzi o resort tak zwanej gospodarki. Czyli resort gospodarki. Jeśli kierujemy, jest to gospodarka. No to jeśli ja dobrze liczę, to jest trzeci, a właściwie niemalże czwarty resort, który miałby objąć Jarosław Gowin. Mówię niemalże, bo miał być przecież ministrem obrony, a był już ministrem sprawiedliwości oraz był ministrem nauki. Naprawdę, no, chylić czoła przed takim talentem. Nie wiem, czy pan redaktor chce ujmować interdyscyplinarności filozofom. Nie, nie chciałbym, broń Boże. Cieszę się, że mamy takich tak doskonale przygotowanych do pełnienia każdej, zupełnie każdej funkcji polityków. A proszę mi w takim razie powiedzieć, co z Jadwigą Emilewicz? No to się okaże. To jest też przedmiot negocjacji rządowych. To w zależności od tego, ile ministerstw przypadnie Porozumieniu, będzie można rozmawiać również o przyszłości. Pan ma jeszcze, no pan ma jeszcze jakieś jedno ministerstwo. No właśnie, pan ma jakieś wątpliwości, że więcej niż jedno? No co, to wszystko zależy od tego, ile będzie ministerstw ogółem. No to jakby te negocjacje też w tym kierunku zmierzają. Jeżeli będzie, że tak powiem, ostre cięcie liczby ministerstw, no to siłą rzeczy przypadnie nam zapewne jedno. Jeżeli do tego ostrego cięcia nie dojdzie, no to pewnie będziemy rozmawiali o dwóch. Jeżeli przypadnie nam jedno jako Porozumieniu, no to i szef naszej partii podejmie decyzję o powrocie do rządu, no to jest oczywiste, że ma do tego pierwszeństwo. Inaczej oznaczałoby to, że nie ma poparcia własnej partii, a tak nie jest. No dobrze, ale ja nie pytałem o szefa, tylko pytałem o Jadwigę Emilewicz. I co z nią dalej? Myślę, że jak skończymy negocjacje i będzie zaprezentowany pełen kształt rządu, to również będzie okazja wtedy, żeby bardzo konkretnie porozmawiać. Czyli nic dla niej. Rozumiem. A proszę mi w takim razie powiedzieć, czy Jadwiga Emilewicz była wzywana na dywanik, jak twierdziła prasa, na dywanik w Porozumieniu, jeśli w ogóle macie jakieś dywaniki. Nie. Nie macie dywaników. Dywanik się znalazł.
dywanik by się znalazł jakiś, to zawsze można rozłożyć, jak jest taka potrzeba, ale absolutnie nie jest to prawdą, żebyśmy wyciągali jakieś konsekwencje, czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy dyscyplinujące z posłami, którzy głosowali tak czy inaczej, ponieważ nie ustalaliśmy dyscypliny przed głosowaniem. Jak to nie ustalaliście dyscypliny, skoro wszyscy się wstrzymaliście? Skoro wszyscy się wstrzymaliście, no to chyba jednak była jakaś dyscyplina. Nie wszyscy, bo dwóch moich kolegów zagłosowało przeciw i Jadwiga Emilewicz zagłosowała za. I my to wszystko wiedzieliśmy przed głosowaniem, ponieważ zrobiliśmy sobie taką krótką odprawę, na której każdy powiedział, jak będzie głosował i czym swoje głosowanie motywuje. My uznaliśmy, że to jest głosowanie zawierające bardzo ważny element światopoglądowy, a w głosowaniach zawierających elementy światopoglądowe dyscypliny nie wprowadzamy. Panie pośle, zna pan oczywiście takie powiedzenie, które stało się modne, bo rozpropagowali je ostatnio posłowie PiSu, że ogon merda psem. Nie ma pan takiego wrażenia, że można by to przełożyć również na relacje koalicyjne, gdzie psem będzie PiS, a tym ogonem, który próbuje nim merdać, między innymi Porozumienie? Znaczy, po pierwsze, my nie jesteśmy żadnym ogonem. Po drugie, nie mamy zamiaru merdać niczym. Znamy proporcje polityczne. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj największym podmiotem w naszej koalicji i nie mamy zamiaru narzucać... No chyba nie do końca znacie te proporcje. Ale też nie jesteśmy ogonem na tej zasadzie, że nie pozwalamy nikomu sobie merdać albo chować się pod kogoś, albo tam merdać, nie merdać, wznosić, opadać. Jesteśmy samodzielnym bytem politycznym. No właśnie, to jest ten samodzielny byt polityczny. Pan widział kiedyś psa bez ogona? Widziałem. A co temu psu widać? Panie pośle, trzymając się pańskiego barwnego porozumienia, moglibyśmy zajść w rejony, w które nie powinniśmy zachodzić, mam takie wrażenie. Niemniej jednak, a propos waszego samodzielnego bytu politycznego, myśmy policzyli, proszę pana, 18 posłów Porozumienia dostało razem w tych wyborach 260 tysięcy głosów. No to jest potęga. Nie ma to znaczenia. Tak, sam Jarosław Kaczyński dostał tyle samo. Mniej więcej. Nie ma to znaczenia, panie redaktorze. Pan doskonale wie o tym, że w sytuacji, kiedy na liście w każdym okręgu mieliśmy wystawionego jednego kandydata, no to sumowanie tych głosów jest absolutnie bez sensu, no bo to jest sumowanie jednego kandydata z 20-kilkuosobowej listy Porozumienia do 20-kilku kandydatów naszych koalicjantów. Tak rozumiem. Naprawdę, to nie ma, my nie jesteśmy ma... w stanie zważyć to, ile ale pan, ważyć, to ile ważymy. Ocenić pan akurat to, ile ważymy realnie w polityce, kiedy wystartowalibyśmy pod waszym szyldem i prowadzilibyśmy kampanię wyborczą. Pan akurat na tej wadze by nie stracił, bo pan dostał więcej głosów niż Jarosław Gowin. No, jest mi miło z tego powodu i wszystkim z moich... Ale wracając do... wyborców. Dziękuję. Jest, dobrze, jest panu miło, ale wracając do wracając do waszej wagi, może jednak jest coś w tym, jest coś na rzeczy w tym, co mówi Joachim Brudziński, że skoro chcecie rządzić, to wygrajcie wybory. No, to panie redaktorze, ja mówiłem jeszcze raz, że my akceptujemy proporcje, które występują Zjednoczonej Prawicy, ale ktoś złośliwy od nas mógłby odwrócić to pytanie i powiedzieć tak samo, skoro chcecie rządzić, to wygrajcie wybory. No oni je wygrali. Wcześniej to się nie udawało. Dobrze, to sprawdzimy, jak... O, pan się wziął i rozłączył. Ja chyba. Jestem, tylko chyba coś mi się spodziało z kamerką. O, ale to już powinno być okej. Tak czy owak, proszę pana, strata to niewielka, bo przechodzimy do internetu. Oni sobie tam jakoś z tym poradzą. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. A w internecie będę rozmawiał o pieniądzach. To porozmawiamy o pieniądzach. Czy pani widział może, albo znany jest panu raport, który miał przygotować wicepremier Sasin na temat spółek Skarbu Państwa i stopnia obsadzenia ich przez ludzi poszczególnych partii? Nie widziałem. Nie widziałem, słyszałem tylko o nim i to chyba głównie z wypowiedzi jednego z naszych koalicjantów Solidarnej Polski. Ale ten raport jest rzeczywiście. Proszę mi powiedzieć w takim razie, ilu ludzi z Porozumienia objęło posady w spółkach Skarbu Państwa? Myślę, że bardzo niewielu. Myślę, że tych ludzi można by wskazać na palcach jednej ręki, dosłownie. Dosłownie na palcach jednej ręki. Ja nie wiem, ile pan ma palców, bo to dość osobiste pytanie. Czyli mniej niż 5, tak? To mi chce pan powiedzieć. Mam kciuk i mały palec, a pomiędzy nimi jeszcze 3. Czyli mniej niż 5 osób. No niech będzie, że 5, tak? Bo wie pan, bo takie słowa, słowa wylatują z kowronkiem, a wracają wołem, jak zna pan to rosyjskie przysłowie, bo to się skończy na tym, że dziennikarze wam znajdą tych waszych nominatów. To naprawdę proszę szukać, bo ja słyszałem o tym raporcie, że był taki wykonany bardzo pobieżnie i wskazywał na to, że
to zresztą wszyscy się z tego cieszymy, że w spółkami Skarbu Państwa kierują bezpartyjni fachowcy. O tak, bezpartyjni fachowcy. Ja nie twierdzę, że nie ma partyjnych. Na przykład Kamil Bortniczuk, znany panu skądinąd, w 2017 roku trafił do zarządu Grupy Azoty ZAK. Tak. I to jest znakomite, wie pan, takie proste pytanie. Pan tam odpowiadał za badania, za rozwój. Jakie pan ma kompetencje w tej dziedzinie? Proszę mnie oświecić. Za badania, za rozwój, za innowacje. Mm-hmm. Odpowiadałem również za szereg innych rzeczy, takich jak... Jakie pan ma kompetencje w tej dziedzinie? Nadzór nad zakupami. No, wie pan, ja przyszedłem do zarządu Grupy Azoty ZAK bezpośrednio z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. A co pan robił w tym ministerstwie? Otóż był pan szefem gabinetu Jarosława Gowina. Byłem dyrektorem Biura Ministra, to jest tak, bardzo często mówione, dobrze, to jest zupełnie inna jednostka organizacyjna. Biuro Ministra... Dyrektor Biura Ministra, stricte polityczna posada, którą nie, pan... Nie, zupełnie, ale myli pan pojęcia. Nie, pan myli pojęcia. Proszę dać sobie pozwolić tłumaczyć. Dyrektor Gabinetu Politycznego to jest posada stricte polityczna, a dyrektor Biura Ministra to jest Korpus Służby Cywilnej. Ja byłem urzędnikiem w Ministerstwie Nauki. Pan był urzędnikiem. A kiedy pan został tym urzędnikiem, proszę nas oświecić? No zaprosił mnie do współpracy Jarosław Gowin. A czyli tak, ministra. Przepraszam, to, żebyśmy teraz byli, żebyśmy tutaj to... Ale wcześniej chronologię. Pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim. Ja rozumiem. To też nie jest takie, też z powodów partyjnych, proszę pana, pan... I naprawdę to funkcja, którą pełniłem w Ministerstwie Nauki, nie była funkcją polityczną. Przecież cięciem będą... Jest bardzo częsta pomyłka, nie biura ministra z gabinetem politycznym. Nie, proszę pana. Zupełnie inne jednostki. Tak, oczywiście jednostki są inne, natomiast trafia się do tej roboty w ten sam sposób. To znaczy trafia się tak, jak pan trafił, czyli z powodu nominacji politycznej. Pański szef partyjny, Jarosław Gowin, wziął pana do resortu, bo trzeba było panu znaleźć pracę. Ale jak się okazało, że być może... Nieprawda. Pan pozwoli, że dokończę. Ale jak się okazało, że na widnokręgu jest lepsza posada, to co pan zrobił? Pan poszedł do biznesu. Sprawdzić się w biznesie. Szkoda, że w państwowym, a nie prywatnym. No to widzi pan. No po raz kolejny pan błądzi, albo słaby research pan zrobił, no bo ja od 2010 roku prowadziłem działalność gospodarczą. Prowadzę ją formalnie do dzisiaj. Obecnie jest ona zawieszona, ale prowadziłem ją realnie jakieś 7-8 lat. Tak, prowadził pan tę działalność. Utrzymywałem z tej działalności rodzinę, więc to nie jest tak, że pierwszą moją stycznością z biznesem była praca w państwowej spółce. Współpracowałem z największymi spółkami. Nie potrafił pan odpowiedzieć na pytanie, jakie pan ma... Ale jakie pan miał kompetencje, szanowny panie, żeby zasiadać w zarządzie Azotów? No to już panu odpowiem. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wykształcenie, no to mogę panu opowiedzieć, że jestem magistrem stosunków międzynarodowych o specjalizacji międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem magistrem prawa, które to ukończyłem na Uniwersytecie Gdańskim. Mam podyplomowe studia z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej, podyplomowe studia z zakresu zarządzania projektami, podyplomowe studia z zakresu... I gdzie tu innowacje, rozwój, Od 2010 roku prowadziłem działalność gospodarczą w dużej mierze w branży... Proszę pana, ale przecież pana... Przecież pański życiorys, który jest publicznie znany, jest nim mnóstwo głównie politycznych posad. Tutaj w urzędzie pan pracuje... Na przykład polityczne. Ja polityczne posady zacząłem piastować od kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, a jestem już człowiekiem w takim wieku, że wcześniej... Nieprawda, dobrze, przepraszam. ...na wolnym rynku. Wcześniej byłem tylko radnym, to nie jest... Broń Boże, radny to żadna polityka, prawda? Zajmował się pan mostem. Gdzie pan wcześniej widział tę politykę przed 2016 kiedy pan pracował, rokiem, a w Urzędzie Wojewódzkim na przykład, to tam nie... W 2016 roku zacząłem pracować w Urzędzie Wojewódzkim. Mm-hmm. Zostałem zaproszony do tej współpracy przez wojewódzkę. Czyli rozumiem, że jak się zatrudnia... I zostałem pełnomocnikiem do spraw przedsiębiorczości. Dobrze. Ze względu na swoje dotychczasowe prace. Czyli rozumiem, że jak się zatrudnia Kamila Bortniczuka w Grupie Azoty, to nie jest nominacja polityczna, tylko po prostu znaleźliśmy bezpartyjnego fachowca, tak? Panie redaktorze, jak byłbym w tej piątce, o której mówiłem, gdybym do dzisiaj zasiadał w tym zarządzie, bez wątpienia. A proszę mi powiedzieć w takim razie, jaki jest cel? Pan mi nie pozwolił dokończyć wówczas zdania. Proszę. Wiem, że ogółem z tego raportu wynikło, że chyba ogólnie mamy samych bezpartyjnych fachowców, co ja nie do końca wierzę, bo ja uważam, że można być w partii, można być fachowcem i można być odpowiednio doświadczenie i wykształcenie, żeby tego typu funkcje sprawować. Proszę mi w takim razie powiedzieć, jaki jest cel wysłania polityków do zarządów spółek Skarbu Państwa? To zależy, jak pan rozumie pojęcie polityk. Jeżeli dla pana każdy członek partii politycznej jest już politykiem, no to wtedy zupełnie inna rozmowa. No ja uważam, że w partiach politycznych... Ale sam pan powiedział, że pan byłby... Sam pan powiedział o sobie, że pan byłby... na przynależność partyjną. Że pan byłby... To znaczyło, że ja jestem w zarządzie jako polityk, podczas gdy funkcje polityczne pełniłem w życiu przed tym powołaniem, być może przez 2 lata, przez 10 lat pracowałem w biznesie, współpracując z największymi polskimi firmami konsultingowymi, zajmując się naprawdę poważnymi
poważnymi funduszami europejskimi, no to no, kwestia proporcji. Wmawianie naszym... Bardziej politykiem, czy bardziej kimś, kto radzi sobie... Wmawianie naszym słuchaczom, że wy wszyscy jesteście tak świetnie przygotowani. Ja mówię o sobie. Czy pan pozwoli mi dokończyć zdanie? Wmawianie naszym słuchaczom, że jesteście wszyscy tak świetnie przygotowani, że będzie się o was bił biznes, jak tylko postanowicie przestać poświęcać się dla Polski i pójdziecie do tego biznesu, wie pan, to urąga ludzkiej przyzwoitości. Po prostu nasi słuchacze doskonale wiedzą, jak wy dostajecie tę robotę. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby skończyć swoją służbę państwu polskiemu. Jeszcze raz. Nie mam z tym żadnego problemu. Sam sobie ten biznes wykreuje, jeżeli będzie taka potrzeba. To dobrze, to porozmawiamy o pieniądzach dla partii politycznych. Kiedy szliście do władzy, byliście przeciwni temu, żeby partie polityczne były finansowane z budżetu państwa, prawda? Ja tego nie pamiętam. Ja pamiętam. Rok 2013, Jarosław Gowin. To jest znacznie bardziej klarowne ze względu na powiązania polityki i biznesu niż jakieś alternatywne rozwiązania. Jedynym, który by wygrywał z tym rozwiązaniem bezpośrednio z budżetu, byłby odpis podatkowy na zasadzie odpisu na Kościół w Niemczech. Pan powiedział, że pan nie pamięta, to ja panu chętnie przypomnę. Jarosław Gowin, rok 2013. Popieram zakaz finansowania partii z budżetu. Program Polski Razem, partii, do której pan należał, mógłby pan przynajmniej zerknąć, nie mówię, że przeczytać. W tym programie w 2014 roku była likwidacja finansowania partii z budżetu. W programie waszej partii, pańskiej partii, był zakaz finansowania partii z budżetu. Teraz chcecie, by finansowano partię z budżetu, mało tego, chcecie, byście również wy coś z tego dostali, choć startowaliście z list PiS-u. Ja uważam i zawsze tak uważałem, niezależnie od programu mojej partii, bo w 100% z programem własnej partii chyba nikt nie jest w stanie się zgadzać, albo ktoś, kto nie myśli i tylko uczy się programu na pamięć, dopiero kreuje własne poglądy. To po co się jest w partii, skoro się nie zgadza z jej programem? Po to, żeby piastować stanowiska w grupie Azoty? Świetnie pan to sprowadza do absurdu. To jest taka znana figura retoryczna. No jeśli to jest absurd, to w takim razie dobrze płacne. W 95%, natomiast w 5% mogę się nie zgadzać. Mm-hmm. Jeżeli ktoś zgadza się w 100%, no to albo jest autorem tego programu, albo jest tylko bezmyślnym czytelnikiem, który się nauczył na pamięć i przyjął to jako własne poglądy. Moje poglądy w zakresie finansowania partii, i to mówię jasno, idealnie byłoby, gdyby Polacy mogli zrobić odpis podatkowy na rzecz partii, którą popierają. To byłoby idealnie. Wtedy Urząd Skarbowy doskonale by wiedział, na kogo głosują. To rzeczywiście idealny pomysł. No to Urząd Skarbowy wie wiele rzeczy, ale to jest służba, która jest objęta swoim... Tajemnicą i niekoniecznie każdy, kto odpisuje na partię polityczną, musi od razu na nią głosować. No być może ci, którzy by odpisywali, byliby... Oczywiście, że głosuje na Platformę, ale daje odpis na PiS i odwrotnie. To logiczne. Teoretycznie wszystko jest możliwe, natomiast to naprawdę jest tak, że jakby przywiązywanie takie automatyczne tego, kto finansuje daną partię, to dzisiaj też możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś chce, żeby sfinansować partię polityczną, panie redaktorze, to trzeba to zrobić z imienia i z nazwiska i z PESEL-u i z osobistego konta, bo takie są ograniczenia czy obostrzenia związane z ustawą o finansowaniu partii politycznych. Dobrze, panie pośle, mogę? Można by powiedzieć, że to jest pogwałcenie tajności wyborów, tak? No bo jak ktoś zrobił przelew na daną partię, to znaczy, że można wnioskować, że ją popiera. Mogę już? Automatyzmu nie ma. Mogę już? A może dla zmyłki ktoś by sfinansował PiS? Żeby... A czy ja mogę dla zmyłki zadać jakieś pytanie? Bo czasami mnie się wydaje, że pan się teraz napije wody, a ja zadam pytanie, dobrze? No nie mam wody. Widzi pan, mnie przynieśli. Pytanie będzie bardzo proste, bo wie pan, ja rozmawiałem na temat finansowania partii z budżetu z Jadwigą Emilewicz. I ona mi mówi, że ona się nie zgadzała z własną partią w tej sprawie, że ona zawsze była zwolenniczką finansowania partii. Pan też się nie zgadzał z poglądem własnej partii. Tak się zastanawiam, czy ktoś w Polsce Razem zgadzał się z poglądem swojej partii na ten temat? Możemy próbować szukać. Znaczy, ja rzeczywiście nikt się nie zgadza. Potraktuję to trochę humorystycznie. Nie, to nie jest humorystyczne. Ja panu... prezydium zarządu albo zarządu, kto z obecnych wówczas odpowiadał za ten zapis w programie, może się znajdzie jakiś. Moim zdaniem to się nazywa hipokryzja. Jak nie mieliście szans na dostawanie pieniędzy z budżetu, byliście przeciwko temu. Teraz, kiedy taka szansa iluzoryczna, ale jednak się pojawiła, wyciągacie ręce. Nie jest to hipokryzja, Ja powiedziałem panu redaktorowi bardzo konkretnie, że jestem
że od zawsze uważałem, że partie polityczne powinny być finansowane ze źródeł publicznych, a przynajmniej, że to powinno być klarowne, bo w przeciwnym wypadku skazujemy się na związki polityki z biznesem. W przeciwnym wypadku partie polityczne finansowe... Pan jest jednym wielkim związkiem polityki z biznesem, więc powinien pan to znać dobrze. Nie o tego typu związkach mówiłem. Mówiłem o związkach natury patologicznej, o tym, że biznes w formie takiego nieformalnego lobbingu finansuje partie polityczne w zamian za co oczekuje później konkretnych działań od tej partii. Kończąc zupełnie ten wątek, mam jedno pytanie. Czy pan mógłby nam wyliczyć, ja nie mówię wszystkie, ale może ze dwa, trzy elementy programu swojej partii, czyli Porozumienia, z którymi pan się nie zgadza? Z programem partii Porozumienia w absolutnej większości się zgadzam, ponieważ jestem jednym z jego współautorów, natomiast tworzymy nowy program w związku z tym, że czasy się zmieniają, jest kryzys związany z koronawirusem, więc musimy nieco przebiegunować priorytety. Ja odpowiadam w tym zakresie za program dotyczący młodzieży. No tak, i tak, sportu, jasne. Co ciekawe. Jestem współautorem tego programu i niedługo będziemy go publikować dopiero, więc. Ale to za ten nowy to już. Z tym nowym to już się pan będzie zgadzał? Czy też będą tam takie elementy, gdzie nie wie pan, bez sensu, przecież to idiota tylko się zgadza ze wszystkim? No myślę, że tak będzie. No, ma pan rację. No, nie jestem w stanie zgodzić się ze wszystkim, czego nie napisałem i w przeciwnym wypadku musielibyśmy tworzyć już nawet nie jedną partię, a jeden organizm. Jak ja was kocham. Wczoraj mi mówił Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, że przecież w koalicji się jest nie z powodu programu, tylko wiadomo dlaczego. Pan teraz mówi, jestem w tej partii, ale przecież idiotą byłbym, gdybym się zgadzał z jej programem. Ludzie, czasami jesteście szczerzy. Proszę nie manipulować, panie redaktorze. Dobrze, nie. Byłbym, gdybym się zgadzał ze wszystkim, literalnie z każdą kropeczką. No chyba rzeczywiście, że ten program będzie na tyle lakoniczny, że będzie zawierał 10 tez kardynalnych naszego ruchu, ludzi, których łączy po prostu ogólny pogląd na państwo. Wówczas pewnie się ze wszystkim zgodzimy. Natomiast program, który musi być szczegółowy i musi mieć opisane odpowiedzi na większość pytań i zagadek związanych z funkcjonowaniem państwa. Co do zasady, no, trudno znaleźć trzy osoby, które będą. Dobrze, ale zostawmy już ten program Porozumienia. Naprawdę już wszystko, co miało być powiedziane, zostało. Jaka tam pogoda w Głuchołazach? Pochmurnie, ale całkiem nieźle. Przejaśnia się, więc chyba będzie ładnie. No, to tak jak w Warszawie, panie redaktorze? To zupełnie jak w koalicji. Pochmurnie, proszę pana, ale podobno się przejaśnia. Chyba będzie ładnie. Przynajmniej dla niektórych. Dobrze, proszę pana, w takim razie... Deszcz już był, burzowo już było, a teraz słońce wychodzi. W Warszawie nie było burzy, o ile mi wiadomo. Ale może coś... Ale w koalicji było. Ale może spałem. Kłaniam się panu nisko. Dziękuję serdecznie. Dobrego. Do widzenia.